Plemiona słowiańskie żyły w ustroju, który nosił miano demokracji wojennej. Każdy wolny mężczyzna, który miał prawo lub wręcz obowiązek noszenia broni, mógł uczestniczyć w wiecach plemiennych, na których mógł zabierać głos i wyrażać swoje zdanie. Wszyscy zebrani na takim wiecu mężczyźni podejmowali decyzje większością głosów, stąd dziś nazwalibyśmy to demokracją bezpośrednią. W razie potrzeby wybierali oni spośród siebie wodza, którego najprawdopodobniej nazywano wojewodą, czyli wodzącym, prowadzącym woju. To właśnie z nich w późniejszych wiekach wykształcili się książęta, którzy skończyli z demokracją wśród plemion słowiańskich, dokładnie jak Juliusz Cezar w Rzymie.